odchodzić. Ty, a dasz naszego busa Dorota tutaj? Bardzo przepraszam. A ja tu busa ci zaraz tak nagram, zobacz. Ale żeby ludzi nie było, bo potem może być, wiesz, nie, bo to stacja okay. Jest, to lepiej na to. No dobra. Jaka to jest miejscowość? Szeged? No, okolice Szeged. Szeged. Jak? Szeged. Szeged czy Szeged? Szeged. Znowu ściema, przecież my nie po żadnego psa nie... A ja już kameruję, brudne chcesz, to będziesz miała brudne. Znowu ściema, znowu dajemy, że po jakiegoś psa jedziemy, a my przecież jedziemy konno pojeździć do Grecji. I w ogóle trochę, ja skuterem wodnym planowałem popływać. Ten koleś to nie ma kamery w ogóle, to nie jest kamera. Pojedynek, bang, bang. To jest atrapa kamery. Jedyne co tu jest prawdziwe, to jest Kaśka. Ten samochód, który zawsze z nami był. Dobrze, kochani, jesteśmy w Szeged, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, Węgry, przy granicy serbskiej, ostatni moment, żeby napić się kawy i ruszamy dalej. Tam te napisy, nie te pierwsze niebieskie, tylko te drugie, to już jest granica serbska. Trzymajcie za nas kciuki, ogony w górę. Panowie się nawzajem tutaj, prawda, na dwie kamery to robimy, tacy jesteśmy super profesjonalni. Czy kamera pokaże naszego Jarka? Jarek, nasz kierowca psich adopcji, mamy jakieś 20 tysięcy kilometrów razem przejechanych, adoptowali ze mną psa. Dorota się schowała, niech się Dorota pokaże. Ostatni raz jak Dorota wyszła z busa przed kamerą, to słuchajcie, psa jej wepchnęłam. Ja wolę nie wychodzić, bo za każdym razem jak wychodzę, to mam psa nowego. A nie, a że mnie powiedziała, tak. A mi mówiła, że ma nogi nieogolone i nie chce pokazywać. Kochani, jedziemy. Ja dziękuję tym cudownym ludziom, którzy są tu ze mną. Wam będę dziękować później. Trzymajcie kciuki. Pa. Pa, pa, pa.